cześć, jestem Kacper, a tu jest moich 5 palców. Policzcie razem ze mną. 1, 2, 3, 4, 5. Przez dobrą szkołę przeszedłem w tych moich pierwszych krokach dubbingowych, ponieważ dzisiaj, kiedy montuje się dubbing na komputerze, często na ogół realizatorzy nagrań, reżyserzy dźwięku są bardzo miłościwi dla aktorów i nawet jeżeli nagrana fraza nie do końca dobrze układa się w tak zwanych kłapach, czyli w tym, jak tam bohater narysowany rusza ustami, albo jest była troszeczkę za krótka, czy troszeczkę za długa, oni nam to darują i uznają, że jest nagrane dobrze, ponieważ oni sobie potem na montażu w komputerze mogą troszeczkę jakąś sylabę przedłużyć, skrócić, coś przesunąć w prawo, w lewo. No i na komputerze się to robi jednym kliknięciem. Kiedyś nagrywano na taśmę magnetyczną i taki montaż robiono ręcznie i nie było możliwości przesunięcia czy rozciągnięcia sylaby, więc aktorzy musieli bardzo precyzyjnie, jakby do obrazka, niesłychanie precyzyjnie dopasowywać no, wymówienie no, niemalże każdej głoski, bo inaczej to nie pasowało. No, postać zamyka usta, a aktor jeszcze mówi o, no i to źle wygląda. Cześć, małe fraglesy! Znaleźliście się przed obliczem? Wszechwiedzącej wiedźmy! Ple, ple, ple! Realizatorka, która nagrywała fraglesy, wprawdzie pracowała już chyba na komputerze, no nie na taśmie, nie nożykiem i taśmą klejącą, ale była jeszcze zwolenniczką starej szkoły i ona bardzo pilnowała tego, żeby aktorzy jak najlepiej każdą kwestię zagrali tak, żeby ona pasowała do obrazka. Zaczynaj! Jeżeli prysznic masz wziąć, na tronie siąść, schrupać wieże chcesz, tu zersów lubią ściąć. To nie uda się! Czemu nie, ple, ple? Nie, wiem to dobrze! Czemu nie, ple, ple? No i to było czasami bardzo frustrujące, bo ona po prostu zero pobłażania, tylko nie, no troszeczkę za krótko, musimy powtórzyć i jedną jakąś tam trudną do powiedzenia kwestię musiałem grać kilka, czasami kilkanaście razy, a tu się coś nie ułożyło, a tutaj się dykcyjnie, a tutaj dziwnie głos zabrzmiał, a tutaj jeszcze coś, a tu chrypka weszła. Ple wie wszystko! I wszystko ci powie, tak! Słuchajcie, bo ple wie wszystko! Potem już wiedziałem, jakby byłem przygotowany na wszystko, już nic mnie w dubbingu potem nie mogło chyba już zaskoczyć, ani, chociaż to nie do końca prawda. Nie cierpię mycia! To nie ma znaczenia, synu. Domowy pies musi być czysty. Ale ja nie chcę być domowy. Pierwszą taką rolę, dużą w fabularnym, znaczy takim pełnometrażowym filmie rysunkowym, przeznaczonym chyba nie do kin, a może do kin, na pewno na DVD, dostałem dzięki serialowi M jak Miłość. Hej, zróbmy jakiś psi numer, tatku. Chcesz? Wykopiemy dół, zadepczemy grządki, pogonimy koty. Haps, uspokój się, bo narobisz bałaganu. Casting i reżyserię dubbingu robiła nieodżałowana Joanna Wizmur, cudowna reżyserka dubbingowa. I ona usłyszała mój głos w telewizji, myślę, że po prostu w serialu. I szukała wtedy głosu w młodego mężczyzny, który jest dorosły, ale który ma taki głos bardzo jasny i młodzieńczy. No i ja taki mam, taki był potrzebny. Jest co przegryźć, no nie? Od razu widać, że jesteś oblatany. Zauważyłaś? I tak się śmiesznie złożyło, że rolę tej suczki, w której się mój bohater zakochiwał, nie pamiętam jak ona miała na imię, zagrała Małgosia Kożuchowska, więc byliśmy parą nie tylko w serialu fabularnym w M jak Miłość, ale też w Zakochanym Kumpli. Nigdy nie czułem tego, co dziś. Mam dziwny dreszcz, na samą już o niej myśl. Piosenkę zaśpiewał ktoś inny, a ja zaśpiewałem piosenkę w Alladynie. Kto pyta o miłości sens? Kto pyta o miłości sens? Nigdy co to pożar sens? Ja wciąż płonę. Króciusieńką zresztą, to naprawdę jest takich dosłownie tam trzy wersy. Cokolwiek nie się czekać będę ciebie zawsze dzień i noc. Takie zanucenie bardziej. Z jakiegoś powodu to byłem ja. Nie mam pojęcia dlaczego. No dobra, słowo nie istnieje. Słuchaj, mam do ciebie kilka pytań i nie wyjadę stąd, aż mi na nie nie odpowiesz, jasne? Tak.
właśnie tak ostro. Mój bohater no, był na ekranie prawie cały czas, więc obejrzałem w trakcie tych nagrań praktycznie cały ten film i on mi się bardzo podobał. On był taki w klimacie przygód Indiany Jonesa. Chwileczkę, chwileczkę, wypadł panu dynamit. Ma pan tam jeszcze coś do odtlenia? No, a potem była jeszcze nawet druga część Atlantydy. To listy z naszej szkoły. Jeden jest do Harry'ego. Harry Potter to było moje największe dubbingowe rozczarowanie. Muszę przyznać. Jestem prefektem, jeśli nie wiecie. Za to wy jesteście uczniami i nie wolno wam pałętać się po szkole o tej porze. Jak się nazywacie? Oczywiście przeczytałem wszystkie części Harry'ego Pottera. Uwielbiałem tę książkę. Bardzo byłem podekscytowany. No, wiadomo było, że filmy, kolejne części będą wchodziły do kin. A ty czego tu węszysz, Wesley? Panuj nad sobą, Malfoy. Z tego, co pamiętam, w jednej części do nagrania miałem 7 wersów, a w następnej 4. I to była cała moja rola do zagrania w filmie o Harrym Potterze. Rozczara. Simsa! Simsala! Simsala Grimm! Simsala Grimm to było moje pierwsze takie doświadczenie z serialem bardzo wieloodcinkowym, gdzie grałem jedną postać, która przez te wszystkie odcinki się przewijała. Przy czym jakby taką fajną cechą tego serialu było to, że każdy odcinek był oparty na innej baśni braci Grimm. Hej, chodź tu do mnie, łobuzie! Już ja ci pokażę! Jeśli się nie uspokoicie, nie dostaniecie dziś deseru! A ja grałem postać, która była jednym z dwóch takich przewodników po tych bajkach, którzy przewijali się przez wszystkie odcinki. Jestem Jojo, największy poszukiwacz przygód od czasów... wszechczasów! A ja jestem Koko. I dla mnie to miało fajny taki walor edukacyjny, obejrzenie sobie tego serialu, no którego w telewizji pewnie bym raczej nie oglądał, a tutaj owszem. Mam cię, ma... Przestań się szarpać! Zagrałem małego Shirkana, czyli tygrysa. Najbardziej taką, no powiedziałbym, postać w tej całej opowieści budzącą strach. To ty, Baloo, śledziłeś mnie? Co ty z drzewa spadłeś? A propos, to najlepszy pień do czochrania, a ja z niego korzystam. No oczywiście w Małej Księdze Dżungli to wszystko było troszkę złagodzone, bo te wszyscy bohaterowie byli jakby szczeniętami. No ale w Dorosłej Księdze Dżungli, no Shere Khan to jest bardzo groźna postać i taka właściwie zła. Ja się niczego nie boję. Po co te nerwy, koty? Mi się to bardzo spodobało i się bardzo ucieszyłem, że właśnie tę rolę, taką inną od tych, które na ogół gram w dubbingu, dostałem. To niesprawiedliwe. Bix ma rację, nigdy się stąd nie wyrwę. Mogę panu jakoś pomóc? Nie. Chyba, że potrafisz przyspieszyć zbiory i teleportować mnie z tej kupy piachu. Nie wydaje mi się, sir. Jest to kultowe, w tym przypadku nie ma wątpliwości, kultowe, legendarne kino. Kultowa, legendarna postać. Trzeba coś zrobić. Co ty znów kombinujesz? To właścicielka tych robotów nagrała wiadomość. Pomóżmy jej! Odpuść sobie jakieś durne pomysły. Stary kazał nam czekać tutaj. Bo nie wiedział, że ona tu jest. Sprawdź, jak się dostać do tego bloku. Ja uwielbiam, jak kocham tę starą trylogię Gwiezdnych Wojen i klimat tego filmu, którego w żaden sposób już nie udało się potem powtórzyć w tych kolejnych częściach. Ja nigdzie się nie wybieram. Ona zginie. Jeszcze chwilę temu mówiłeś, że nie będziesz tutaj czekać, a teraz chcesz zostać? Rzeczywiście chciałem stąd wyjść, ale wcale nie do więzienia. Ale oni ją zabiją! Lepiej ją niż mnie! I ja sobie po prostu w domu te wszystkie trzy części tych Gwiezdnych Wojen obejrzałem, robiąc sobie nawet jakieś notatki i te sceny takie najtrudniejsze, Luka, oglądałem po kilka razy po to, żeby no jakoś się do tego przygotować i byłem bardzo przejęty. Podobno wyszło fajnie. O, Rety! Witajcie, dzieci, w naszym klubie! A wiecie? Dziś znów będziemy się doskonale bawić. Śmiesznie mi się zdarzyło w tym dubbingu, trochę tak jak w życiu w takim serialowym, czy tam telewizyjno-filmowym. Mianowicie zostałem wybrany do jednej roli, bardzo popularnej, i wszyscy kojarzą mnie z tą rolą i no i ponieważ już ją gram, to nagle jakby od czasu, kiedy zacząłem ją grać, nagle tych propozycji innych się zrobiło jakby mniej. I mam tu na myśli rolę myszki Miki. Hej, nie możesz tu spać! Jazda! Złaś! W tej chwili!
Nagrywałem wtedy coś zupełnie innego. Zresztą w studio Sonika, w którym znajdujemy się w tej chwili, ono wtedy miało siedzibę gdzieś indziej, więc w starej siedzibie. Przyjechałem nagrać albo jakiś inny serial, albo próbę głosu do reklamy, już nie pamiętam. I stałem na korytarzu, czekałem chyba na swoją kolej i ze studia nagrań naprzeciwko wyszedł już w totalnej rozpaczy i frustracji reżyser, który, jak się później okazało, od tygodni nie mógł znaleźć tego głosu dla Myszki Miki, a tam rosła już ilość rzeczy, które trzeba było pilnie nagrać. Cii, Lubo! Chcesz, żeby nas wyrzucili? Wypuszczę cię, ale cicho. No i tak popatrzył na mnie i ni stąd, ni zon mówi, słuchaj, czy ty umiesz mówić falsetem? No umiem, a nagrasz mi próbę głosu, bo już nie wiem naprawdę, gdzie szukać. No nagram, no się okazało, że Myszka Miki, no to nagrałem tam. I zapomniałem, już nie pamiętam, parę tygodni później dostałem telefon. Wybrali cię, przyjeżdżaj, mamy do nagrania ogromną ilość. Ale super, chodźcie, pójdziemy po mysie sprzęty. Do mysi składaka! I nie zapomnijcie, dziś dzień pasikonika, więc robimy hop, hop, hop! Ja nie ukrywam, że dla mnie największą frajdą było nagrywanie tych starych filmów z Myszką Miki, tych rysowanych jeszcze, tych, które pamiętam z dzieciństwa, że sam je oglądałem jako dziecko w telewizji. No bo no ta jakość tej kreski analogowej, to jest jednak zupełnie coś innego niż komputer. Co się stało? Potknęłam się o kresnala. Też mam się potknąć? Nie! Usiąść na nim? Nie! Polizać go? Na przestrzeni tych, myślę, że już mniej więcej 15 lat, kiedy głosu Myszce użyczam, słyszę w słuchawce, że od czasu do czasu ten głos tam amerykański też się zmienia i nowy aktor przychodzi to grać. Ostatnio pojawił się aktor, który fenomenalnie śpiewa. Co jest nowością, bo poprzedni Myszkowie nie śpiewali za dobrze i kiedy Myszka miała coś zaśpiewać z innymi, to na ogół takie to było melorecytacja, ona coś tam krzyczała, coś tam i tak dalej. Słyszysz, ta, co szuka mnie, niech przyjdzie, to ja. Tutaj aktor śpiewa tak, że zaczęli mu pisać takie naprawdę trudne piosenki w takim albo soulowym klimacie, albo musicalowym, albo jeszcze jakimś innym. No i czasami mam naprawdę duży kłopot, żeby, no aż takich umiejętności wokalnych to nie mam. Lot w luku bagażowym. Wow, 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 wow. Ech, zero szacunku. Następnym razem, Biff, zarezerwuj mi miejsce w kabinie. Znowu mogłem wykorzystać umiejętność tego jakby wchodzenia na falset głosem, ale w zupełnie inny sposób. Ponieważ Myszka mówi cały czas falsetem, a Jabber Joe był śmieszną postacią, która mówi tak, że mu się ciągle ten głos łamie i nagle przychodzi z ogrodzeniem na dole. Ach, stręta skarży pyta. Zero szacunku. Tak się składa, że w moim przypadku, bo to nie jest regułą, mój głos dosyć dobrze pasuje do mojej powierzchowności. Tak, ja mam taką buzię ciągle jeszcze młodego chłopca podobno. Wprawdzie próbuję bardzo tutaj siwą brodą już dawać do zrozumienia światu, że już nie jestem chłopcem, ale to nie zawsze się udaje. No i głos też mam taki właśnie młody, jasny, chłopięcy. Więc zwłaszcza te pierwsze role, które były, to były role właśnie bohaterów dorosłych, ale którzy coś mają w sobie takiego chłopięcego, chłopakowatego, jasny, wysoki głos, energetyczne postaci najczęściej. Było parę wyjątków, z których się bardzo cieszyłem, że mogłem gdzieś od tego takiego typowego dla mnie głosu troszkę uciec. No ale tak, to chyba najwięcej takich postaci. Mikrofon przenosi różne dziwne, tajemne energie. Nie tylko głos i słowa i barwę tego głosu, ale też jakąś pewną atmosferę, która jest w studio. Więc jeżeli w studio, na filmie jest atmosfera radości, zabawy, jakiegoś szaleństwa, zwariowania, to też aktorzy muszą jakby taką atmosferę trochę tutaj przed mikrofonem znaleźć, bo inaczej to będzie takie grzeczne, miłe i nie zadziała do końca.